Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj bez zbędnych wstępów na nową interpretację dwóch dyktowań Matki Jezusa, Boga. Bardzo ciekawe dyktowania z tomu drugiego, jak umierał Bóg. Czyta Małgosia Sobieraj z Wrocławia. Zapraszam. Matka Jezusa. Drugie dyktowanie Matki Jezusa, świętej Marii z Nazaretu. Nikt z was nie jest w stanie wyobrazić sobie mojego zdumienia, mojej radości niewysłowionej, gdy ja, skromna, nic nieznacząca istota na tym świecie, otrzymałam wiadomość, że do mego łona przydzielił się Bóg. Z początku nie zrozumiałam, jak to Bóg. Wtedy włożone miałam do głowy, nie do ucha, że urodzę Boga. To, co usłyszałam, było ponad moje zrozumienie. Zaczęłam nawet myśleć, że może to moje imaginacje, ale nie wiedziałam jeszcze wtedy, że zaszłam w ciążę. Następne, co usłyszałam, że nie mogę nikomu powiedzieć o tym, nawet ojcu przyszłego naszego dziecka, Józefowi. Otrzymałam, że ta wiadomość jest tylko dla mnie, a tym samym łaską dla wszystkich matek na świecie. Przyznaję, bardzo pragnęłam podzielić się tą wspaniałą wiadomością z moim drogim mężem. Ale cóż, jak miałam powiedziane, a usłyszałam dobrze, że nie mogę nikomu powiedzieć, czyli w tym jest jakaś przyczyna, której muszę dotrzymać. Czasem, gdy patrzyłam na mego męża, tak dobrego, szlachetnego, spokojnego, tak bardzo pragnęłam, żeby on się sam domyślił. Za każdym razem robiłam sobie potem wyrzut, jak tak mogę, jeżeli to jest tajemnica, jak mogę jej nie uznawać, chcieć inaczej. Ale tak bardzo kochałam Józefa, tak chciałam, żeby on, tak jak ja, czuł się bardzo szczęśliwy, zaszczycony, jak sama się czułam. Utrzymanie w sekrecie tak wielkiej wiadomości było jednym bólem, jakiego doświadczyłam w związku z urodzeniem Boga. Halinko, ty czasem całując moje ręce, ręce mojej figury, która stoi w twoim pokoju, zapytywałaś, a raczej wyrażałaś życzenie, by poród Jezuska Boga mnie nie bolał. Otóż dowiedz się, dziecino, słuszko, wierna mego syna, ja nie wiem, co to jest ból porodowy. Przyjemnie się zdziwiłaś, chociaż zawsze miałaś taką nadzieję. Uważałaś, że urodzenie Boga to wielka łaska, która nie powinna być dla Jezusa matki bolesna. Otóż tak, miałaś rację. Urodzenie Boga odbyło się bezboleśnie. Dlatego przyznaję, miałam nadzieję, że bicie mego syna przed ukrzyżowaniem nie sprawi mu bólu. Również samo ukrzyżowanie. Gdyż kiedyś zapytała mego syna Jezusa, bo również miałaś taką nadzieję, a otrzymałaś. Nie, to byłoby oszukiwaniem was, moje dzieci. Wiem, z jaką przykrością przyjęłaś tę wiadomość. Dowiedz się, Halinko, mnie również ona zabolała. Bóg mógł usunąć ból porodowy ode mnie. Odsunął też ból fizyczny,
od Pawła apostoła w czasie jego konania, bo umierał z miłości do mnie Boga. Oto słowa Jezusa. Ale usunąć złą karmę za zadanie przez Pawła krzywd chrześcijańskim kobietom tej planety, za postawienie ich na niższym poziomie od mężczyzn, ich matek, całej ludzkości, Jezus Bóg, uczynić tego Pawłowi nie może. Jako że każdy człowiek odpowiada za swoje czyny. Dlatego wbrew przypuszczeniom świata chrześcijańskiego Paweł apostoł świętym nie jest. Wszak sam tobie o tym podyktował 28 grudnia 1976 roku. Paweł apostoł to ten, który przez całe twoje życie opiekował się tobą i w dalszym ciągu się opiekuje. Wiem, pomaga ci i będzie się opiekować tobą zawsze. Tobie dobrze się żyło jako kobiecie, a mimo to tyś troszczyła się całe swoje życie o los kobiet. Tam, gdzie widziałaś, że dzieje się krzywda kobietom z powodu niesprawiedliwego prawa ustanowionego przez mężczyzn, tyś protestowała, dziwiąc się jednocześnie, dlaczego kobiety nie stać na protest. Mówiłaś o nich, że są jak bezwolne baranki. Wy wywalczycie tak wiele, że jeszcze przed przybyciem Jezusa Boga będą poczynione olbrzymie zmiany. Bo wam nie będzie chodzić o jakieś specjalne przywileje dla kobiet. Wy będziecie walczyć o sprawiedliwość dla wszystkich. To słuszne, że moralność dla wszystkich powinna być, bo jest jednakowa. Żadnych przywilejów dla nikogo. Seks jest darem Boga dla ludzi, ale nikt z was nie powinien postępować nieetycznie, nie zdradzać, nie oszukiwać nikogo. Maryja.